Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie, i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego, jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś: To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa. A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle. Zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie. A jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten. Który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i Ty, czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. w Duchu Święty, abyśmy posłuszni nauce Pana Jezusa czynili miłosierdzie wszystkim, którzy są poranieni i opuszczeni, którzy nie mają znikąd pomocy, abyśmy im okazywali miłosierdzie w imię Pana Jezusa.

Kilka rozdziałów tej księgi. Jonasz to człowiek powołany przez Boga, namaszczony, którego Bóg wybrał, aby był jego wysłannikiem w Niniwie, był jego prorokiem, to znaczy, wzywał do nawrócenia i objawiał to, co ma się dokonać. Jeżeli się ludzie nie nawrócą, a jeżeli się nawrócą, również może być zmieniona wola Boża, kiedy przejmują słowa proroka i zmieniają się pod wpływem tych słów. A więc nie ma czegoś takiego, że coś musi się stać i nie można tego zmienić. Jeżeli się człowiek nawraca, to już jest zmiana w nim. I Bóg nie syła kary, syła przebaczenie, błogosławieństwo. Dlatego od nas samych również wiele zależy, od tego, jak zachowujemy się, kiedy mówi do nas Pan Jezus czy odpowiadamy na To, czy uciekamy przed tym. Jonasz, syn Amitaja, kiedy usłyszał Boże wezwanie, od razu uciekał. Bóg chciał, żeby poszedł do Niniwy, a on się temu sprzeciwił. Powiedział: Nie, muszę uciec przed Panem. Nie chcę realizować tego planu Boga. Nie podoba mi się to. Będę miał problemy, będą mnie prześladować. Na pewno nie przyjmą tego, co będę mówił w Niniwie. Przecież to poganie, przecież oni żyją według swoich bóstw pogańskich, swojej religijności. Bezbożnej nie posłuchają mnie. Dlaczego mam iść do tego miasta, skoro mi się nie chce. Może bym poszedł do tych, którzy mnie przyjmą, ale nie do mieszkańców Niniwy. Poszukał okręt i wypłynął. Zapłacił za to, za tę ucieczkę, żeby pomogli mu uciec od Boga. Ale przecież to jest. Nie tylko dziwne, to jest śmieszne. Nikt nie ucieknie przed Bogiem. Wszyscy, jak święty Paweł napisał, żyjemy, poruszamy się, jesteśmy w Bogu. Nie jesteśmy przecież poza Bogiem. Nad wszystkim Bóg panuje, wszystko Bóg wie. Bóg nas przenika swoim spojrzeniem. My niewiele o sobie wiemy, a Bóg o nas wie wszystko. Więc uciekać przed Bogiem to szaleństwo. To rzeczywiście wielka pycha i wielka niewdzięczność. Bo przecież, jeżeli Bóg kogoś powołuje, to jest szczególne wybranie i przywilej. To wielki dar być powołanym przez Boga, być posłanym do ludzi w imieniu Boga, być prorokiem Boga Najwyższego. Więc Ucieczka przed, przed powołaniem, ucieczka od Boga jest daremna. Na morzu pojawia się gwałtowny wiatr. Jest wielka burza. Okrętowi grozi rozbicie. Fale zalewają tą łódź. Żeglarze są przerażeni. Wszyscy wołają do swoich bóstw, których nie ma przecież. Jest tylko jeden Bóg w niebie. Wyrzucają nawet ładunek, żeby lżej było. Okrętowi, ale to też nie pomaga. Jonas w tym czasie schodzi w głąb wnętrza okrętu, kładzie się i twardo śpi. On ucieka w sen. Nie może uciec z, na zewnątrz od Boga, to przynajmniej po prostu będzie spał, jakby się nic nie stało. Jak małe dziecko, które sobie śpi, niech wszyscy nawet. Około niego biegają, niepokoją się, a on będzie spał. O niczym nie będzie myślał, o nic nie będzie zabiegał, nie będzie rozmawiał z Bogiem, nie będzie go słuchał. Po prostu zaśnie i wszystko się skończy. Jego dramat się skończy. Uważał, że wezwanie Boże to dramat dla niego. Spać to znaczy lekceważyć Boga tutaj, to znaczy. E, nie słucham Cię Boże, ja sobie będę spał, ja e, będę odpoczywał, ty mi nie przeszkadzaj. Lekceważenie Boga, lekceważenie nawet tych żeglarzy, którzy robili wszystko, żeby ocalić, także Jonasza. Nawet byli zdziwieni, czemu śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Twój Bóg pomoże nam, bo nasi nam nie chcą pomóc. Ale Twój Bóg może nas ocali, może nie zginiemy. Ty wierzysz w Boga, jest jakiś Bóg, który jest w niebie. O którym my nie wiemy, ale Ty podobno go czcisz. Rzućmy losy, żeby się okazało, dlaczego to nas spotyka. Okazuje się, że los padł na Jonasza. Jonasz był temu winien. Tak. On był winien tej tragicznej sytuacji pozostałych żeglarzy. Im groziło niebezpieczeństwo utonięcia, ale to wszystko wina Jonasza. On sam też żył na granicy właśnie życia i śmierci. Właściwie było mu obojętne, czy będzie żył. On nawet zgodził się na śmierć. On może umrzeć, ale miał jeszcze odrobinę współczucia, miał wyrzuty sumienia i poprosił, żeby go wyrzucili po prostu do morza. Wtedy wszystko się skończy. I tak się stało. Kiedy wrzucili go do morza, fale się uspokoiły, burza również, nastała wielka cisza. A ci ludzie z drżeniem i bojaźnią wołali, Boże, przebacz nam, że wrzuciliśmy go do morza, ale widzimy, że to też jest kara dla niego, że mamy go wrzucić do morza. My jesteśmy niewinni, panie. On sam prosił, żebyśmy to uczynili. Dziękujemy, że nas ocaliłeś, ale prosimy mimo wszystko, ocal go. Wrzucili go do morza. Ten człowiek był desperatem. Chce umrzeć, chce utonąć, chce, żeby to się skończyło. Żeby nie, nie musieć wypełnić woli Boga. Jaki upór, jaka pycha i zatwardziałość. Nie, 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 żeby nie było tak, jak ja chcę, żeby nie było tak, jak Bóg chce, żeby było tak, jak ja chcę. Przedziwne zachowanie Jonasza za wszelką cenę nie chciał powiedzieć Bogu tak. Nagle pojawiła się jakaś wielka ryba, może jakiś rodzaj wieloryba. Albo jakiś wielki rekin. Ta ryba poknęła Jonasza. Był we wnętrznościach tej wielkiej ryby trzy noce, trzy dni. Był w ciemnościach. Był sam. Był e, w głębokościach morza. Nic nie mógł już uczynić. Nie mógł już nic uciec od nikogo. E, nie mógł nic zrobić. Leżał we wnętrznościach tej ryby e, i sam, bez żadnej pomocy, już teraz nigdzie nie ucieknie. Co teraz z nim będzie? Połknęła go ryba. Czy go strawi? Ale okazuje się, że nie. Że ryba nie jest w stanie wytrzymać z Jonaszem. Z nim, z nim nikt nie jest w stanie wytrzymać. Ani ludzie, ani Bóg, ani nawet ryba. Wszyscy mają go dosyć. On sam chyba siebie ma już dosyć. E, ryba nie chce go strawić, nie chce go zjeść, no bo jest niestrawny. Jeszcze mu by Jej tej rybie by zjedzenie Jonasza zaszkodziło, żeby jeszcze padła pod wpływem tego. Zatrułaby się. Okazuje się, że Jonasz, prorok, jest niejadalny. Nie. E, Nieśmiertelne w tym, w tym czasie. Nie zginie. Tyle go utrapień spotkało z jego własnej winy i pychy. Więc, kiedy Bóg do nas mówi: Powiedzmy, żeby uprościć sobie życie, żeby nie komplikować sobie naszego życia, powiedzmy: Panie, zgadzam się na wszystko, przyjmuję to, co mi proponujesz, bo to jest dla mnie najlepsze i najlepsze dla tych, do których mnie posyłasz. Chcę wypełnić Twoją wolę z wielką radością, gorliwością, pokorą. Chcę mówić Tobie tak, bo dla mnie to wielkie szczęście i wywyższenie. Więc miejmy taką postawę, bo upór jest daremny, zbędny. I tak można powiedzieć, nie uciągniemy przed wolą Boga, a tylko siebie poranimy, sobie zaszkodzimy i innym też problemy uczynimy, ale kiedy idziemy za Bogiem. Wszystko się układa, wszystko się porządkuje, prostuje. Naprawdę życie z Bogiem, mimo że są doświadczenia różnego rodzaju. Mimo wszystko jest, tak jak powiedział Pan, że jego brzemie jest słodkie, jego, e, jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. I to prawda. Życie człowieka oddanego Bogu jest takie proste, zwykłe, a jednocześnie niezwykłe. Już nie jest szare, jest piękne, jest przeciwne. Bo Bóg wkroczył w życie tego człowieka. Gdyby Jonasz żył tylko dla siebie, jak byłby bardzo nieszczęśliwy. Jakby nigdy nie spotkał Boga, jakby Bóg do niego nigdy nie przemówił, już życie byłoby jałowe i puste. Więc jeżeli chce Bóg wkroczyć w nasze życie, tak, Bóg chce, to pozwólmy na to i zgódźmy się na wszystko. Nie uciekajmy, bo nawet jak będzie trzeba, to ryba nas połknie.